W dzisiejszym filmie zapraszam Was serdecznie do wspólnego wydziergania żakardowej czapki. Czapkę dziergałam na 4 mm i 4,5 mm drutach. Na 4 mm drutach dziergałam ściągacz pojedynczy, a 4,5 mm druty wykorzystałam do dziergania głównej części czapki. Na druty narzuciłam 96 oczek. I tutaj mam uwagę do wzoru. Jeśli Wasza wełna nie nadaje się na druty grubsze niż 4 mm, narzućcie 12 oczek więcej na druty, ponieważ żakard jest gruby i tutaj te nitki, które musimy łapać, powodują, że ta nasza dzianina nie jest tak sprężysta jak dzianina dziergana jednokolorową wełną. Także miejcie to na uwadze. Czapka będzie niewygodna, nie włożycie jej w głowę. Ja miałam dwa motki 100-gramowe. W 100 gramach było 200 metrów wełny i pozostało mi koloru fioletowego 48 gramów, a koloru różowego zostało 42 gramy po wydzierganiu czapeczki oraz komina. Także dwa motki w zupełności wystarczą Wam na wydzierganie komina. I ten komin może być dłuższy. Mój komin ma 11 cm tylko, ale jeśli macie ochotę na wydzierganie dłuższego komina, to spokojnie wystarczy Wam wełny. Oraz wełnę możecie wykorzystać na zrobienie pompona, jeśli macie na takowe ochotę. W opisie filmu umieszczę link do filmu, w którym pokazuję, w jaki sposób wykonać pompon bez zbędnych akcesoriów dziewiarskich. Poza 4 mm drutami i 4,5 mm drutami będziecie potrzebowali również znaczniki, aby zaznaczyć sobie miejsca, w których zaczynają się serca, a później, aby oznaczyć miejsca, w których będziecie wykonywali zwężenie. W miejscu, w którym wykonywałam zwężenie, już to mówiłam, ale teraz też przypomnę. Ja tutaj wykonywałam sekwencję zwężenia i przerabiania oczek prawych bez zwężenia 3 razy, ponieważ moja czapka już była na tyle głęboka, że więcej tej sekwencji powtarzać nie musiałam. Jeśli jednak Wasza czapka nie jest wystarczająco głęboka, czyli jeszcze potrzebujecie, aby ona tutaj była szersza w tym miejscu, nie zwężała się gwałtownie ku szczytowi, to wtedy tą sekwencję powtórzcie sobie raz lub 2 razy. Po prostu przymierzcie czapkę i sprawdźcie, czy głębokość jest wystarczająca. Także zapraszam do wspólnego dziergania. Ja moją czapkę jeszcze będę na mokro blokowała, tak aby te serca ładnie się pokazały, wyprostowały. I zapraszam do wspólnego dziergania. Na druty mam narzuconych już 96 oczek. Ściągacz czapki będę wykonywała na drutach 4 mm. Oczka narzuciłam metodą długiego ogonka, narzucając prawe i lewe oczka. W opisie umieszczę link do filmu, w którym pokazuję, w jaki sposób to zrobić. Teraz zamknę sobie moją robótkę i będę przystępowała do dziergania ściągacza pojedynczego, ponieważ pierwsze 3 cm naszej czapki to będzie właśnie ściągacz pojedynczy. I tutaj pamiętamy, aby oczka były skierowane do środka. Przesuwamy sobie większą ilość oczek na drut lewy. Z prawego sobie ściągam oczka. Pilnuję, aby nie dziergać ogonkiem, czyli przesuwam go sobie w prawą stronę. A z lewej będę trzymała sobie kłębek wełny. Nawijam na palec wskazujący lewej dłoni i rozpoczynam dzierganie, pilnując, aby oczka były skierowane do środka.
I rozpoczynam od dziergania oczka prawego. Dociągamy sobie kolejne oczko, to jest oczko lewe. I kontynuujemy oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe. I tak dziergamy do końca rzędu. I tak jak mówiłam, nasz ściągacz będzie miał 3 cm. I wrócę, kiedy będę przystępowała do dziergania głównej części. Przedziergałam już 3 cm ściągacza pojedynczego mojej czapki. Teraz zmienię moje 4-metrowe druty na 4,5-milimetrowe druty, ponieważ chcę główną część czapki właśnie taką grubością drutów dziergać. I pierwsze dwa rzędy to będzie ściek jerseyowy, czyli będziemy przerabiali dookoła dwa razy tylko prawe oczka. Kolorowy wzór zaczniemy dopiero od trzeciego rzędu głównej części. Zmieniam sobie druty. Ja tylko przepinam sobie, ponieważ mam druty, które w ten sposób mogę sobie zmieniać. I kontynuujemy dzierganie. Kontynuujemy dzierganie ściegiem pończoszniczym, inaczej nazywanym jerseyem. I przypominam, będą to dwa rzędy. W drugim rzędzie będziemy sobie zaznaczali miejsca, w których będziemy mieli pierwsze oczko serca. Zbliżam się do końca pierwszego rzędu głównej części czapki. Tutaj mam znaczniki i teraz będę je umieszczała tam, gdzie w kolejnym rzędzie zacznę dziergać serca. Zaczynamy dzierganie drugiego rzędu. Przerabiam sobie 5 oczek. 1, 2, 3, 4, 5. I szóste oczko to będzie oczko, na którym zaczepimy nić w kontrastującym kolorze. I teraz liczymy 11 oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 oczko. To jest oczko, gdzie będziemy mieli kolejne serce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Umieszczamy znacznik. Dwunaste oczko to jest kolejne serce. 1, 2. Dwunaste oczko to jest oczko ostatniego serca. Tu mamy 11 oczek. Sprawdźcie sobie, czy podczas przerabiania się nie pomyliliście i przechodzimy do przerabiania trzeciego rzędu głównej części czapki. W tym miejscu, w miejscach ze znacznikami będziemy umieszczali kontrastujący kolor wełny. Przerabiamy 5 oczek. 1, 2, 3, 4, 5. Zdejmujemy znacznik i zaczepiamy kolor kontrastujący, czyli jest to kolor fioletowy. Krzyżuję sobie nitkę. Po prawej stronie będę miała ogonek,
a po lewej nitkę włóczki i przerobię sobie pierwsze oczko. Pierwszy rząd będę robiła sobie na dwie ręce, czyli będę zaczepiała kolor kontrastujący z tyłu oczek koloru głównego. Zasada jest taka, że zaczepiamy co 3 i co 4 oczka na zmianę. Teraz to pokażę. Na palcu lewej dłoni, na palcu wskazującym zaczepiam sobie główny kolor. Mamy przerobione pierwsze oczko w kolorze kontrastującym. Teraz przerabiamy 3 oczka w kolorze głównym i zaczepiamy sobie kolor kontrastujący. Pilnujemy, aby tutaj te nasze oczka były troszeczkę bardziej rozłożone i abyśmy nie zaczepili sobie ogonka. I zaczepiamy od spodu, przeciągamy główny kolor i zaczepiamy. I ponownie przerabiamy, tym razem 4 oczka, 1, 2, 3, 4 i zaczepiamy. Zasada jest taka, że zaczepiamy co 3 i co 4 oczka. Mamy tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja się pomyliłam przy zaczepianiu znaczników, 11 i 12 oczko, to jest oczko serca i kontynuujemy. 1, 2, 3 oczka przerabiamy i zaczepiamy. 1, 2, 3, 4 i zaczepiamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i zaczepiamy o 12 oczko. 1, 2, 3. Zaczepiam. Zaczepiamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. W ten sposób kontynuujemy do końca rzędu. Wrócę, kiedy będę zaczynała rząd numer 4 głównej części. Przystępujemy do dziergania kolejnego rzędu i w tym rzędzie będziemy poszerzali nasze serca o 2 oczka, czyli będziemy mieli tutaj 3 oczka w kolorze fioletowym. Przedzierkamy. 1, 2, 3 i zaczepiamy nitkę kontrastującą. 2, 3, 4. Zaczepiamy. Przerabiamy jeszcze jedno oczko. Ja będę kontynuowała dzierganie na dwie ręce, ponieważ jest mi dużo wygodniej w ten sposób dziergać dwukolorową robótkę. I dziergamy. 1, 2, 3.
Pamiętamy, że tu mamy ogonek, który będziemy później zaczepiali sobie z tyłu robótki. I to oczko może być luźniejsze. Przyciję sobie tutaj tą nitkę pociągnąć z tyłu. I tym razem będziemy przerabiali 1, 2, 3 ponownie oczka i zaczepimy sobie. 1, 2, 3. Zaczepiamy. Jeden, dwa, trzy, cztery, zaczepiamy i kolejne oczko przerabiamy już w kolorze kontrastującym. Jeden, dwa, trzy. Tak się prezentuje z prawej strony nasza robótka, a tak z lewej. I kontynuujemy. Trzy oczka. Jeden, dwa, trzy. I zaczepiamy kontrastujący kolor. Jeden, dwa, trzy. Zaczepiamy kolor i wykonujemy pierwsze oczko w kontrastującym kolorze i na ten moment nasza robótka prezentuje się w ten sposób. Wrócę, kiedy będziemy przechodzili do dziergania kolejnego rzędu. W piątym rzędzie głównej części czapki będziemy ponownie poszerzali sobie nasze serce o dwa oczka. Tutaj zaczepiłam sobie po prawej stronie po przerobieniu trzech oczek, a tutaj nie muszę, ponieważ czwarte oczko to będzie oczko już przerabiane przeze mnie w kolorze kontrastującym. Jeden, dwa. Trzy i o czwarte oczko tym razem muszę zaczepić sobie kolor główny i robimy to od góry i dodajemy piąte oczko i tak prezentuje nam się nasza robótka i pokażę jeszcze przerobienie dwóch serc. Tutaj zaczepimy sobie po przerobieniu raz, dwa, trzy, czterech oczek, tak, raz, dwa, trzy, cztery, zaczepiamy kolor kontrastowy, jeden, dwa i tutaj już mamy nasze serce. Jeden, dwa, trzy i o czwarte oczko zaczepiamy kolor główny, cztery i pięć. I jeszcze jedna sekwencja, jeden, dwa, trzy, cztery. Zaczepiamy. Jeden, dwa. Przerabiamy serce. Jeden, dwa, trzy. Zaczepiamy kolor główny. Cztery. I oczko numer pięć. I w ten sposób kontynuujemy piąty rząd głównej części czapki. Poszerzamy nasze serce o kolejne dwa oczka, czyli będziemy mieli w sumie 7 oczek i kontynuujemy zaczepianie nici podstawowej
w sercu oraz tutaj w tle nici w kolorze kontrastującym. Ja już przerobiłam sobie dwa oczka, tutaj zaczepiłam nić fioletową i kontynuuję dzierganie na dwie ręce. Raz, dwa. Tutaj zaczepię sobie po przerobieniu dwóch oczek. Jak zaczepiacie, to starajcie się nie zaczepiać w środku serca, ponieważ tutaj później będziemy mieli nitkę również w kolorze głównym. Także warto tutaj sobie nie zaczepiać nici, żeby nie zrobiła się po prostu dziura. I zaczepiamy nić w kolorze głównym. Po przerobieniu dwóch oczek, jeden, dwa. Także w szóstym oczku zaczepiamy ponownie i wykonujemy jeszcze jedno oczko. Tak wygląda nasze serce. A tutaj w tle zaczepimy sobie również po dwóch przerobionych oczkach. Jeden, dwa. Pokażę jeszcze na jednym sercu. Po dwóch oczkach zaczepiamy główny kolor. I następnie na oczku numer 6. Serce. Kolor kontrastujący na drugim oczku tła i tak kontynuujemy do końca tego rzędu. Kontynuujemy dzierganie 7 oczek serca i 5 oczek tła, zaczepiając odpowiednio nitkę tła w sercu oraz nitkę serca tutaj w tle naszej czapki. I teraz będziemy zaczepiali nitkę w głównym kolorze o to oczko, czyli o oczko numer 5, po 4 przerobionych oczkach. Ja już tutaj dwa pierwsze oczka sobie przerobiłam i przypominam, że ja dziergam na dwie ręce. Zaczepiamy główny kolor. A w tle złapiemy sobie nitkę po przerobieniu trzech oczek. Jeden, dwa, trzy. I łapiemy. Ponownie. Przerabiamy sobie 4 oczka, 1, 2, 3, 4 i łapiemy główny kolor.
W ten sposób prezentuje nam się nasz wzór w tym momencie. Tło. 1, 2, 3 i łapiemy nić. I łapiemy główny kolor. I w ten sposób kontynuujemy do końca tego rzędu. Środkowe oczko serca będziemy przerabiali kolorem głównym. I tutaj już koloru głównego nie będziemy musieli zaczepiać. Natomiast tutaj kolor kontrastujący będziemy zaczepiali po przerobieniu dwóch oczek, czyli o trzecie oczko. Po przerobieniu dwóch oczek zaczepiamy kolor kontrastujący. Jeden. Dwa. Trzy. Kolor główny. Ponownie trzy oczka. Po przerobieniu dwóch oczek zaczepiamy kolor kontrastujący. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. W ten sposób kontynuujemy do końca tego rzędu. W rzędzie numer 9 będziemy wykonywali w tle w trzecim oczku pierwsze oczko kolejnego serca, a tutaj będziemy sobie uzupełniali o dwa oczka tło, kolor tła. I w tym rzędzie nie ma potrzeby zaczepiania oczek, także będziemy sobie dziergali i dziergając będziemy zaczepiali sobie w ten sposób nici. I serce prezentuje nam się w ten sposób. A tutaj, w tle, wykonujemy sobie pierwsze oczko serca. Jeden, dwa, jeden, dwa, trzy,
Jeden, dwa. Jeden, dwa. Pierwsze oczko. I dwa oczka tła. W ten sposób kontynuujemy do końca tego rzędu. I wrócę, kiedy będę przerabiała w tym miejscu pierwsze oczko. Na końcu dziewiątego rzędu, tuż przed znacznikiem, wykonujemy pierwsze oczko nowego serca. Dziesiąty rząd. Zaczynamy od przerabiania tylko tła, czyli tutaj już nie będziemy używali fioletowej włóczki. Będziemy ją tylko sobie chowali tutaj z tyłu. Natomiast tutaj będziemy używali fioletowej włóczki, ponieważ będziemy wykonywali kolejne serce. Przerabiamy 1, 2, 3, 4. I tutaj sobie zaczepimy po 4 oczkach przerobionych. 1, 2, 3. I zaczepimy sobie w tym miejscu nitkę. Tutaj przerabiamy oczko jeszcze w kolorze tła. A tutaj mamy już kolejne serducho. I ponownie przerabiamy 4 oczka głównym kolorem. 1, 2, 3, 4. Zaczepiamy. 1, 2. W tym sercu nie będziemy tutaj zaczepiali. Nie ma takiej potrzeby, ponieważ po 4 oczkach od zaczepienia, 1, 2, 3, 4, zaczynamy już nowe serce, więc nie ma potrzeby zaczepiania tutaj nici. 1, 2, 3. Zaczepiamy. 1, 2, 3, 4 i przerabiamy kolejne serce. I w ten sposób kontynuujemy do znacznika. Wrócę, kiedy będę się do niego zbliżała, abyście zobaczyli, jak należy przerobić serce na brzegu dwóch rzędów. Zbliżamy się do końca dziesiątego rzędu i tutaj te dwa oczka przerabiamy fioletową nicią. Raz, zaraz kolejne oczko za znacznikiem. Również jest przerabiane nicią fioletową. I tutaj kontynuujemy dzierganie głównym kolorem i zaczepianie nici z tyłu robótki. A tutaj poszerzymy nasze serce o dwa kolejne oczka. I teraz będziemy zaczepiać po przerobieniu 1, 2, 3, 4 oczek ponownie. Czyli zaczepimy sobie tutaj.
dwa, trzy, cztery, zaczepione. A tutaj jeden, dwa, trzy. Nie ma potrzeby zaczepienia, ponieważ przerabiamy już tutaj oczko pierwsze jako fioletowe, ale musimy zaczepić sobie nić w podstawowym kolorze w czwartym oczku. I kolejne oczko przerabiamy jako fioletowe. Czyli po przerobieniu trzech oczek serca w czwartym łapiemy sobie nitkę główną. I ponownie przerabiamy cztery oczka. Jeden, dwa, trzy, cztery. Łapiemy fioletową nić. Jeden, dwa i przerabiamy pierwsze oczko kolejnego serca. Jeden, dwa, trzy, łapiemy główną nitkę. I przerabiamy dalej. Jeden, dwa, trzy, cztery i łapiemy fioletową. Jeden, dwa i wykonujemy pierwsze oczko kolejnego serca. Jeden, dwa, trzy. Łapiemy główną nitkę i wykonujemy piąte oczko. I w ten sposób dziergamy do końca 11 rzędu. Kończę dziergać 11 rząd i przechodzę do dziergania 12 rzędu. I tutaj również poszerzam o jedno oczko. Nowe serce. A po trzech przerobionych oczkach łapię główny kolor. W 12 rzędzie kontynuujemy w tym miejscu dzierganie naszego tła oraz łapanie nici z tyłu, a tutaj poszerzamy sobie nasze serce o kolejne dwa oczka. Ponownie przerobię 4, 1, 2, 3, 4. I łapiemy sobie, przerabiam jedno oczko tym razem i kolejne to już jest w kolorze fioletowym. Jeden, dwa i tutaj złapiemy sobie kolor główny w trzecim oczku. Trzy. Tutaj w tym oczku ponownie kolor główny łapiemy. To jest oczko numer 6 i wykonujemy siódme oczko. Jeden, dwa. Zaciągam nitkę i przerabiam. Główny kolor kontynuuję, łapiąc w ten sam sposób, czyli przerabiam dwa oczka w
fiolecie i łapię różową nitkę w trzecim oczku oraz w szóstym oczku. I tutaj ponownie przerabiam dwa oczka w różu i łapię sobie z tyłu niteczkę fioletową. Dziergamy kolejne dwa oczka w różu i kolejne oczko. Oczko fioletowe i po dwóch oczkach łapię kolor różowy. I w ten sposób kontynuujemy dzierganie do końca 12 rzędu głównej części naszej czapki. Kończę przerabiać 12 rząd. Kontynuuję dzierganie nowego serca przed znacznikiem, zaczepiając nitkę o drugie oczko oraz o szóste oczko i ponownie dodaję jedno. W rzędzie 13 nie zmieniamy liczby oczek. W nowym sercu kontynuujemy dziarganie 7 oczkami, a tutaj musimy sobie zaczepić naszą nitkę i ja zaczepię sobie po przerobieniu, na początku po przerobieniu dwóch oczek. 1, 2 i zaczepiam. A tutaj zaczepimy sobie po czterech przerobionych oczkach. Czyli przerabiam 4 oczka w fioletowym kolorze. 1, 2, 3, 4 i zaczepiam o piąte oczko czerwoną nitkę. Tym razem przerobię sobie 1, 2, 3 oczka i zaczepię o czwarte. 1, 2, 3 i zaczepię o czwarte oczko. 1, 2, 3 i zaczepiamy główną nić o piąte oczko. Ten, dwa, trzy. Zaczepiamy. Jeden, dwa, trzy, cztery i zaczepiamy. W ten sposób dziergamy do końca 13 rzędu. Kończę przerabiać 13 rząd. 2, 3, 4. Zaczepiam główny kolor.
14 rzędzie. Tutaj nadal kontynuujemy wykonywanie tła, a tutaj już będziemy wykonywali zwężenie naszego serca. Tutaj przerobię sobie trzy oczka i zaczepię. Dwa, trzy. Zaczepiam fioletowy kolor. W sercach nie ma już potrzeby zaczepiania różowego koloru, ponieważ zaczepiamy go sobie przerabiając oczko w środku. Tutaj przerabiam dwa oczka i zaczepiam. Jeden, dwa. Jeden, dwa, trzy. Przerabiamy kolorem podstawowym i ponownie przerabiamy trzy oczka fioletem. Przerabiamy dwa oczka różem. Zaczepiamy kolor fioletowy. Oczka fioletem, jedno różowe i ponownie trzy fioletowe. W ten sposób kontynuujemy do końca tego rzędu. Zaczynamy nową sekwencję. Serc w tym miejscu, a tutaj zmniejszamy szerokość serca o dwa oczka. Ja już sobie tutaj przerobiłam po tej stronie trzy oczka serca i przystępuję do przerabiania kolejnego serca. I to jest najprzyjemniejszy rząd, ponieważ nie musimy nigdzie zaczepiać nici z tyłu robótki. I w ten sposób kontynuujemy do końca tego rzędu. Wrócę, kiedy będę tutaj będziemy sobie przerabiali trzy oczka serca, a reszta to jest już tło. Trzy oczka serca i tło. To będzie ostatni rząd tutaj tej głównej części czapki, którą będę nagrywała. Wrócę w momencie, kiedy będziemy przechodzili do rozwężania czapki, czyli gdy czapka mierzona od początku głównej części
będzie miała 15 cm. A tutaj musimy sobie ponownie zaczepiać kolor serca. I zrobimy to najpierw po przerobieniu trzech oczek, potem po przerobieniu czterech. Jeden, dwa, trzy, cztery. Zaczepiamy i kolejne oczko. To już jest oczko, które przerabiamy fioletową nitką. I w ten sposób kontynuujemy do końca tego rzędu. Wrócę, kiedy czapka mierzona od początku głównej jej części będzie miała 15 cm. Przerobiłam dodatkowe 4 sekcje w mojej czapce. 1, 2, 3, 4. Łącznie moja czapka od tego miejsca, czyli od początku głównej jej części dotąd ma 15 cm. W tym momencie moja czapka łącznie ze ściągaczem ma 18 cm. 3 cm ściągacza i 15 cm głównej części czapki. Zakończyłam moją czapkę w tym miejscu. Tutaj odcięłam sobie kolor fioletowy i zabezpieczyłam go, przeciągając tutaj w tych oczkach, tak aby to oczko mi się nie otwarło i żebym tej nitki już nie musiała chować. Przerobiłam również pierwszy rząd oczek już tylko i wyłącznie w kolorze podstawowym. Teraz będę przerabiała drugi rząd i będę znacznikiem zaznaczała miejsca, w których będziemy od kolejnego rzędu rozpoczynali zwężenie naszej czapeczki. Zwężenia będziemy dokonywali w tych tutaj sekcjach między sercami. Przerobiłam sobie 1, 2, 3, 4, 5 oczek za znacznikiem. Przerobię sobie jeszcze jedno oczko i w tym miejscu od kolejnego rzędu będziemy przystępowali do zwężania i będziemy zwężali metodą przerabiania dwóch oczek prawych przełożonych z lewego druta na prawy. Będziemy chcieli, aby nasze zwężenie kierowało się w lewą stronę. Dobrze, odciągamy dalej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i umieszczamy znacznik, czyli będziemy zwężali tymi dwoma oczkami, tak? Idącymi od tego serca. I ponownie liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i umieszczamy znacznik. I w ten sposób umieszczamy znaczniki co 12 oczek do końca naszej robótki. I przystępujemy do zwężenia czapeczki. To jest pierwszy rząd, w którym będziemy ją zwężać.
Przerabiamy sobie jeszcze jedno oczko i teraz przekładamy, to jakbyśmy przerabiali na prawo te dwa oczka. Ponownie przekładamy je na lewy drut i przerabiamy je razem. I one będą nam się kierowały w lewą stronę, te zwężenia. Ponownie przerabiamy naszą czapkę do dwóch oczek przed znacznikiem. Ściągamy te oczka z lewego drutu na prawy, tak jakbyśmy je przerabiali na prawo. Wkładamy ponownie lewy drut w te oczka i przerabiamy na prawo. I ponownie przerabiamy do dwóch oczek przed znacznikiem naszą czapeczkę. Ściągamy oczka, tak jakbyśmy chcieli je przerobić na prawo. Wkładamy drut w te dwa oczka i przerabiamy jako oczka prawe razem. I w ten sposób kontynuujemy do końca tego rzędu. Przerabiamy do dwóch oczek przed znacznikiem. Ściągamy tak, jakbyśmy chcieli przerobić je na prawo. Wkładamy lewy drut i przerabiamy razem. Kolejny rząd po rzędzie, w którym zwężaliśmy naszą czapkę, to jest rząd, w którym będziemy przerabiali ją tylko oczkami prawymi, bez zwężania. Czyli przerabiamy sobie ten rząd dookoła, nie zwężając w tym miejscu naszej czapki. I przerabiamy w ten sposób tylko i wyłącznie oczkami prawymi do samego końca. Wrócę, kiedy będę przystępowała do przerabiania kolejnego rzędu, w którym będziemy ponownie czapkę zwężać. Chcemy, aby oczka, które się zwężają, kierowały się w lewą stronę. Aby one ułożone były w jednej linii, musimy połączyć te dwa oczka, które znajdują się między znacznikiem. Czyli muszę sobie ściągnąć znacznik, przełożyć na prawy drut. Te dwa oczka, to ja bym chciała je przerabiać na prawo i przerobić je razem. Umieszczam ponownie znacznik na swoim miejscu. I tutaj robię to samo, czyli ściągam znacznik, przyciągam te dwa oczka na prawy drut, wkładam lewy drut z przodu robótki. I przerabiam razem. I ponownie umieszczamy znacznik, abyśmy wiedzieli, że potem mamy połączyć ze sobą te dwa oczka. Pokażę jeszcze raz.
ten sposób kontynuujemy do końca rzędu. I kolejny rząd to jest ponownie rząd, w którym będziemy przerabiali tylko i wyłącznie oczka prawe bez wykonywania zwężenia. Kontynuujemy dzierganie oczkami prawymi, nie wykonując zwężeń do końca tego rzędu. Wykonujemy w sumie trzy sekwencje zwężania i przerabiania oczek prawych. Tutaj mamy pierwsze zwężenie, tutaj przerabialiśmy oczka prawe bez zwężenia, kolejne zwężenie, oczka prawe, zwężenie i oczka prawe. Moja czepka jest wystarczająco głęboka, także ja więcej tych sekwencji powtarzać nie będę. Jednak jeśli stwierdzicie, że wasza czepka jest niewystarczająco głęboka, że przydałoby się jej jeszcze, aby nie zwężała się ku szczytowi, to przeróbcie sobie tę sekwencję jeszcze raz lub dwa razy. Po prostu przymierzcie czapkę i sprawdźcie, czy jest wystarczająco głęboka. Ja już będę sobie przystępowała do sekwencji samego zwężania czapki. Czyli przypominam, u mnie sekwencja zwężanie, przerabianie oczkami prawymi, zwężanie, przerabianie oczkami prawymi, zwężanie, przerabianie oczkami prawymi było robione 3 razy. Jeśli wasza czapka potrzebuje, aby była głębsza, to wtedy powtórzcie tą sekwencję jeszcze raz lub dwa razy. Ja przystępuję już do samego zwężania mojej czapki. Ja już sobie ściągnę moje znaczniki, ponieważ mnie one nie będą potrzebne, ponieważ widać, w którym miejscu czapka musi być zwężana i którymi oczkami, więc ja już sobie po prostu moje znaczniki ściągnę. Jednak jeśli nie widzicie tego, te znaczniki są wam nadal potrzebne, oczywiście zostawcie je i przekładajcie. Tak, kontynuujemy do końca tego rzędu. Wrócę, kiedy będę miała na drucie już tylko 8 ostatnich oczek i będę przystępowała do wykończenia samego szczytu czapki. Na drutach zostało mi 8 ostatnich oczek po zwężeniu mojej czapki i teraz będę je sobie łapała igłą dziewiarską i zszywała z lewej strony. Nawlekamy na ogonek igłę dziewiarską. Przeciągamy sobie, tak żeby ogonek był z tyłu oczka na drut. Przeciągamy.
I łapiemy te oczka igłą dziewiarską. Odkładamy druty, przeciągamy nitkę przez te oczka. Dociągamy. Dociągamy i łapiąc te dwa oczka. Te trzy oczka przebijamy się na lewą stronę i mamy szczyt naszej czapeczki. Teraz z lewej strony musimy sobie złapać. Te oczka, żeby nam się szczyt nie rozjechał. I zszywamy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Łapiemy sobie oczko i przeciągamy. Dociągamy sobie. Tak, aby tą nitkę zabezpieczyć. Jeszcze tutaj i tutaj. Jeśli chcecie, możecie sobie zrobić małą pętelkę, aby być pewnym, że ta nitka nam się nie rozjedzie. Ja jeszcze ją sobie schowam tutaj w tych oczkach. Śledząc je tak, aby ten ogonek mi nie uciekł. Kiedy to zrobię, będę jeszcze chowała. Tutaj mam fioletową nitkę do schowania jedną, a pozostałe nitki już schowałam. I tak prezentuje się. I tak prezentuje się nasza czapka. Po wydzierganiu. To jest czapka żakardowa, więc jeszcze przydałoby jej się blokowanie co najmniej parą z żelazka, aby te serca ładnie się wyprostowały. Ja moją czapkę prawdopodobnie będę jeszcze prała, na płasko ją suszyła, ale jeśli nie macie na to czasu, nie macie ochoty prać czapki, wystarczy, że przyłożycie jakąś ścierkę i parą z żelazka tą czapkę potraktujecie, wtedy wzór wam się wyprostuje i serca będą pięknie widoczne.